Witajcie w kolejnym odcinku Pokemonów Kryształowych. No i tak się rozglądam. Chwila. Czy ja mam już 3000? O. I nie mam już rowerka. Kiedy znoszę takich schodów. To było dopiero gdzieś na... Jeszcze wyżej. To gdzieś tutaj. Tak, to tutaj. Elektrocios, ognisty cios i lodowy cios. To tak. I nawet mnie stać. Nawet dobrze. Ale tak się zastanowić. Myślę, że lodowy cios. Nie. Dlaczego tak mało do wyboru? No może elektrocios? Kupię elektrocios, później się zbierze. Nie chcę. To tak. To zobaczyć. To jest pięść gromu, czyli Thunderband. I żaden nie może. Żaden. Żaden. Nikt, a nikt. Masakra. O, tutaj winda jest. Dzisiaj na minus 1. Nikt mnie nie atakuje. Okej, to można się tutaj trochę porozglądać. Na przykład pan to... No, już. Ale się ruszę. Co ja mogę brać śmieci? To i bym brał. O ile mógłbym wejść. Chłopiec. To jest zareglowane na cement. Chyba będzie trzeba używać. Zobaczcie, tu starczy popchnąć to, no już z kilka przedmiotów jest. Na jedynkę. I wychodzę po. Na takie coś się nie przygotował. Tutaj już chyba jakieś wyjście. Tutaj co jest? Przejście podziemne. A dobra, jedna walka w te czy w te nie zaszkodzi. Herakrosem oczywiście. A, no i zauważyłem pewną okropną rzecz, która nie za specjalnie mi pomoże. Mianowicie taka, że Herakros uczy się ruchu walczącego dopiero po odznace. Więc trochę potrwa. Ja sobie kolejny slowpok. Ale
Rety. No. Znaczy on mi przypomina Maciej Patę. Może dlatego, że był nim inspirowany? No, czasem biorę pod uwagę. A czasem nie, ale to tylko wtedy, jak są podwójne typy, bo wtedy jestem trochę mocno pogubiony. Ja on ma 4 Pokémony. Na przykład tak, użyję ataku rogie. No i jasne, że ci zniszczę go, bo nie. Elektrostrząs. I nawet nie wiedziałem, że to nie jest za dobrze. O, rety. A niech ja, on eksploduje! Muszę się pośpieszyć. Zanim zniszczy mi Heraklusa. Dobra, wróć pchnięcia. Na którym levelu on się uczy tej samodestrukcji? Nie no, sobie później zobaczę. Albo i nie. O, Heracross poziom 15. Nie chcę zmieniać. Heracrossa przecież muszę ekspić. Całą tę walkę tylko jednym ruchem, a nie mamy żadnego Focus Benda, Focus Sasha, czy jaki tam ruch, jaki tam przedmiot sprawiał, że można używać tylko wyłącznie zdalnego ruchu. Nieważne. Ważne, że go niszczę. 9 level, co? Nic się nie stanie, będzie wszystko w porządku, a ten elektrowstrząs nic nie daje. O, a to co to? Nieuprawniony wstęp zbroniony. Czuję, że to będzie coś związanego z zespołem Ber. Jestem na bank przekonany. To jest bardzo pewna rzecz. Krytyk imion ocenia imiona twoich Pokémonów. O, tu jest sala. Tutaj. Kwiaciarnia. O, może sobie kwiatki kupię. Nie poszło, zobaczmy. Już zaraz się tym zajmę. Tańczące drzewo, to może być Sudowoodo. Nawet dobry Pokémon. Uwaga z drogi. A nie, to... Droga numer 35, to ja się jeszcze nie wybieram. Najpierw muszę zawalczyć o odznak. A to co? A no tak, kasyno. Kasyno, gdzie mogę zdobyć? No ale ja wolę do centrum Pokémon podleczyć się. Pięć Pokémonów, a tak naprawdę mam 4, z czego jedno to jajko. Ona leczy też jajko! A co ja miałem robić z jajkiem? Miałem ich je spalić, skruszyć, zmielić, skruszyć, suszyć, smażyć, nawić. Jak to leciało? A no tak, suszyć, skruszyć, zmielić, zważyć. Nabić, skręcić i usmażyć. O, nie będzie się powstrzymywać. Te same
samo ja też mówię wielu kobietom. Niestety nie chcę. Dziewiąty level. A liderka ma z 19. Dlaczego? Właśnie skasowałem jednego Pokemona, jednego. Nie będę się cackać. O. To już coś może być kłopot. Trzynasty level, 15 aż takiej różnicy nie robi. Jest. Zdziwię, że nie będę miał 16 level. Siedemnasty. Ale za pierwszym razem. Ale że miałem szczęście. Nawet nosarka. Niestety nawet cię nie dotknąłem. Może bój. Nie, przecież nigdy się już nie spotkamy. Smutne. Dobra, jeśli tak ma być, to dobry. No to zobaczmy, co ty tam masz. Pieśko. 18. To był krytyk. Niby takie to pośmienia, jednak przecież to jest straszne. Jeszcze raz go poharatam cięciem. Strasznie mnie bawi ten ruch. To ma być straszna gęba, a nie laserkiem z oczu. O, poziom 16. A, tylko jednego miała. Się nie dziwię, 18 level. Dobra. Jak się szykuje drużyna? Wiarzy, co? Ja już... Okej, bo chcę nabić u Krokonała jeszcze chociaż jeden levelek. Chociaż był na 19. Bo zawsze to jest coś. Zawsze to coś. Zawsze jest coś. A, Jigglypuff. Na tym to ja chyba nie zarobię. Strygnął się. No bo co ja miałem robić? Klau. A dobra. Może nabiję nowy level. W niego, w nią.
Taranem miał. No. Jego tak. Krokonał, 19 level. I tutaj mamy papa, którego też starano. To tak, jakie są problemy z Wifi? Tutaj najpierw ma Clefairy, która zna metronom, a później, a jeśli uda się w ogóle ją pokonać, to wtedy będzie walczyć z Miltankiem, który zna Attract, Yawn, Stomp i Rollout. To są takie chwane. Nie wiem, czy znają on, ale Attract, Stomp i Rollout, no to to najbardziej znam, a dalsze kłady jeszcze Whiffney, jak osłabi się Yol, się Miltanka, to daje albo Super Potionka, albo Milk Drink. Czyli naprawdę groźne ruchy, czyli trzeba zawalczyć do końca. No i mam do tego plan, ale najpierw trzeba mi tu odcinek zakończyć. Bo obmyślanie strategii zajmuje dużo czasu.